Hej, witam was bardzo serdecznie, moi kochani. Dzisiaj odcinek, na który niektórzy już czekali. Życzenie śmierci, taka będzie misja w tym odcinku. I mamy... Czekajcie, co my tam mamy? Zabić chyba Vargasa mam zabić. O, tu mamy jakąś łopatę. Dobra, to idziemy zabić Vargasa. Chciałbym was jeszcze dzisiaj zaprosić na mój stream na Twitchu. Oczywiście teraz wszystko kręci się wokół mojego kanału na Twitchu, bo tam chcę uzyskać towarzysza, status towarzysza. I to by było dla mnie wielkie wybicie się, jeżeli chodzi o strefę streamingową. Bardzo bym chciał, żebyście mi pomogli. Bardzo na was liczę. Mam nadzieję, że pomożecie mi osiągnąć właśnie to, tylko że musiałbym mieć aktywny czat. Dzisiaj no dość sporo się na tym czacie wydarzyło. No ale wiadomo. Lepiej jak jest więcej i szybciej by to poszło. A teraz zajmijmy się misją. Dobra, tutaj mamy 350 metrów, a więc w sumie to nie jest daleko. Gdzie on tutaj może być? Ja już chyba się domyślam. Ale z tą bronią to powinno być raz, dwa. Najpierw się tu najem. No, będę musiał wejść po drabinie. To nie jest w sumie daleko od wioski. O, skrzyneczka, otworzymy sobie ją. O, tutaj jest coś, co mogę zjeść. O kurde, sam zginąłem. Sam zginąłem, no nie przemyślałem tego po prostu. Dobra, odrodzimy się. Jesteśmy blisko. Ale kurde, takiego HP. Tyle HP mam, to easy. Już prawie nawet level wbiliśmy. A, słońce dzisiaj świeci niesamowicie. A tam jest też grubasek. Jezu. Nie lubię tych żygusiów. Dobra, łowca. O, wyzwanie ukończone, łowca topielców. To weźmiemy sobie to. Może się przydać. Choć nie do końca wiem, gdzie idę. W sumie nie pamiętam już tego. Aha, i mamy cutscenkę. O, tu już się wyzwania zaczynają. Ja na niego zawsze mówiłem rzeźnik. On ma dwa kikuty. Ale ty brzydki jesteś. W sumie ja też urodą nie grzeszę. Gdzie on jest? On jest tam. No chodź tu, chodź tu, chodź tu. Tak to się kończy. Co my tu mamy? O, 3377. I teraz mamy po prostu tylko wrócić. Chyba do wioski. O, ale muzyka nam się zrobiła tutaj. O, już... Już po muzyczce. Leżeć. Nie wstawaj, po co? Taki ładny dzień, słonko świeci. Poleż sobie. Dobra, teraz będziemy szli do wioski. W sumie to nie była trudna misja. I teraz tylko, żeby nas nikt tutaj nie zaatakował. Nie no, oczywiście zombie mogą być, nie? Zombie nam nie straszne przecież. Zobaczę, czy już zrobiliśmy tą misję, czy nie. A, jeszcze go nie zabiliśmy. Ja myślałem, że to jest ten Vargas.
Ale dobra. Idziemy po niego. Jeszcze 270 metrów. Oddala mi się coś. O, tu coś będzie. Wezmę sobie batonika. Tu jest kasa, to bierzemy. Dobra, noga odcięta. Tu trochę postrzelamy. Nie wiem, czemu ja przeładowuję za pierwszym razem, nie? Znosi mu ten pistolet. Już są trochę mocniejsi. Dobra, ale leży. To jest najważniejsze, że leży. Weźmiemy sobie, o, mamy piłę mechaniczną. A w sumie nią nic zbytnio nie zrobimy. Tu coś jeszcze jest. Skrzynia z bronią. Gdzie my mamy z nią iść? Dawaj tą glacę. Wow! A jednak daje radę. A tu ziomek. Weźmiemy sobie od nich kasę. Tu ktoś jeszcze jest. Dobra, mamy to. W sumie możemy podjechać autem, ale nie będzie tej całej przyjemności. This open is up. Wow, ale ci fusy. Widać, że z dżungli. Widać, że z dżungli. Dobra, idziemy dalej. 190 metrów. Przemierzamy długą dżunglę. Tak o z dupy się nagle wziął. Co to? Trafiłem na wojnę gangów? A, nie ze mną. Siema, ziomuś. Tak, gdyby nie ja, dobra, dobra, dobra. Co dla mnie masz? Pieniądze, okej. Biorę to zadanie. Tutaj tylko trzeba przeładować. No, 95 metrów to nie jest wcale tak dużo. Już godzina 17. Równo 17. Idziemy zabić Vargasa. O, dwóch naraz. Fajna sieka. Dobra, pobiegniemy trochę. Podbiegniemy tam. W sumie? Już tu byłem.
Będzie ten cały Vargas, jo? Dobra, skoro tutaj się zabunkrował, to idziemy po niego. Tutaj nie ma nic w sumie. No, znowu te drzwi wyważać. Sam alkohol. Serio? Dobra, leży. Kmiot leży. I teraz tylko wrócić. Wrócić to nic takiego. Dobra, teraz możemy na spokojnie wrócić do zleceniodawcy i oddać zlecenie, powiedzieć, że Vargas nie żyje. On jest z tej starej radiostacji, tak jakby. Jakbym poszedł tędy, nie, zginąłbym. O, tu jest jakaś skrzyneczka. A gówno w niej jest tak naprawdę. No, póki tak chodzę bez celu, to chciałbym was jeszcze zaprosić na mojego streama dzisiaj na portalu Twitch. Oczywiście wszystko macie tam na dole. Prawdopodobnie, ale nie na 100%, to będzie to FIFA 19. Dobra, to był samochód, to może samochodem podjadę. Tak, żeby było po prostu nieco szybciej. Bo teraz chaj była ta bryka. Nie, zastanawiam się jeszcze dzisiaj nad CS-em. Zobaczę, z czego streama zrobię. Ale tutaj raczej żadnego zombiaka nie będzie. A to, żebym wykrakał. To była zasadzka. Dobra, jaka była ta fura? Co oni tak z dupy schodzą? Dobra, tam jest fura. Tutaj. No i okej, lecimy, jedziemy. Wożę się pomału, V8 na legalu. Dobra, trzeba przez tą dżunglę jakoś przebrnąć. Byle do zleceniodawcy. Wow! Te pościgi, te wybuchy! I jedziemy. I hoppa! Panie, kolejny samochód mamy. Zaparkujemy sobie tu. Ładnie wysiądziemy. W mieście takich rarytasów nie było. 33 metry. Dobra, te drzwi. Szkoda, że tylko jedne się otwierałem. Dobra, zamknę, żeby nikt nie wlazł. I was sure I'd never see her again. Please tell her that I'm. Co? Mały książę? Aha, dobra. Ja robię to, tutaj miałem podejść. All right then. Dobra, i pięknie. I mamy zadanie ukończone. Następne zadanie, jakie będziemy brać, to w następny poniedziałek, to będzie Mały Książę. Dzisiaj było troszkę o upadłym aniele, o życzeniu śmierci, więc następna misja, jaka będzie, to właśnie Mały Książę. Więc z mojej strony to na tyle. Zapraszam was jeszcze raz na mój kanał na Twitchu, na mojego streama. Zapraszam was również na mojego Facebooka.
Wszystko macie oczywiście w opisie, jeżeli chcecie mnie wesprzeć, to również zapraszam na mojego Patronite'a. Ale przede wszystkim pomóżcie mi na Twitchu zrobić... dobić do tego, żebym mógł zostać towarzyszem. To dla mnie bardzo wiele znaczy. Wiem, że na was mogę liczyć, bo jesteście po prostu mega i zawsze mi pomagacie. I nie zapomnijcie oczywiście o łapkach w górę. Trzymajcie się. Jeszcze raz przepraszam za to, że musieliście tak długo czekać na te dwa odcinki, ale mam nadzieję, że następnym razem to się nie powtórzy. A z tej strony już w sumie już będę kończył. I widzimy się w niedzielę na streamie, więc trzymajcie się serdecznie. Mam nadzieję, że każdy odcinek wam się podoba, streamy też się podobają i pamiętajcie, lajkujcie w górę. I zapraszam na mojego Twitcha. Cześć, trzymajcie się, zostawcie follow.